Według statystyk PlayStation 2 to najpopularniejsza konsola na świecie, która sprzedała ponad 155 milionów sztuk na całym świecie. Wynik, którego do tej pory nie udało się pobić. Sam w posiadanie PS2 Slim wszedłem dopiero w 2009 roku, ale dzięki tej konsoli udało mi się poznać wiele wspaniałych gier, takich jak Tekken 5, Burnout, Okami czy God of War. Tak się akurat złożyło, że mam trzy główne rewizje tej konsoli, ale dziś skupimy się na tej największej, tak zwanej wersji FAT. I co dla mnie jest niesamowite, to pomimo, że od wielu lat PS2 nie jest już wspierana przez Sony, to społeczność moderów czy dostępność akcesoriów do tej konsoli jest po prostu niesamowita. Lubię PS2 i pomyślałem, że chciałbym zbudować takie PlayStation 2 na miarę 2024 roku. Mam tu na myśli wrzucenie dysku SSD na SATA, wpakowanie karty pamięci z ekranikiem i Wi-Fi, czy podpięcie kontrolera z PS5 po Bluetoothie, a nawet pójdziemy o krok dalej i z pomocą drukarki 3D zrobimy modyfikację wentylatora, żeby konsola była cichsza. I tak naprawdę to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, bo jest cała masa modyfikacji, które można zrobić i może ktoś z Was po obejrzeniu tego filmu będzie miał pretekst, żeby swoją PS2 wyciągnąć z szafy i któreś mody zrobić u siebie. PS2 FAT, która posłuży nam dzisiaj za pacjenta do tych wszystkich operacji, ma dość zabawną historię związaną z moim kanałem. I dziwnie to zabrzmi, ale 11 lat temu nagrałem filmik, strasznie cringe'owy, o tym, jak kupiłem właśnie tą konsolę w stanie nieznanym na targu staroci. A zresztą sami zobaczcie fragment. Jest to PlayStation 2 wersji FAT. To kosztowało mnie 30 minut. I ile pan za to chce? On 4 dychy. Na ringu zgoła. Panie, a ono działa? On mówi, nie pamiętam. Panie, dobra, biorę, ale 3 dychy. No i przychodzimy tam do naszego domku. Stryk, nie? O dziwo lampeczka tutaj zaświeciła. Naciskam. I sobie nie wyobrażycie. Włączyło się. Na ten moment ten film jest niepubliczny, bo był bardzo kiepski, ale jak macie psychę ze stali, to podlinkuję go wam w opisie, ale oglądacie na własną odpowiedzialność. Long story short, mimo że konsola była kupiona za 35 zł w stanie nieznanym na targu staroci, okazała się częściowo sprawna. To znaczy, odpala, daje obraz i de facto ma dwa problemy. Pierwszym mankamentem jest to, że nie czyta płyt DVD i rzuca nam błędem discrete error. Dla odmiany płyty CD działają bez problemu i się wczytują. Drugim problemem jest głośny wentylator. Także słychać to tak. A to w ogóle nie są jeszcze maksymalne obroty. I tak sobie pomyślałem, że dość zabawnie byłoby zmodyfikować właśnie tą sztukę i wiecie, zrobić z niej takiego super bohatera, bo w końcu to była konsola, której nikt nie chciał, leżała na targu staroci, a teraz będzie takim najlepszym modelem PS2 w mojej kolekcji. Spoko koncept, nie? Więc poza modyfikacjami spróbujemy też naprawić laser, no i oczywiście konsolę wyczyścimy. Jest masa rzeczy do zrobienia, więc lecimy. Ogólnie ja tej sztuki nigdy nie otwierałem. I w sumie zastanawiam się, czy ktoś kiedykolwiek ją otwierał, więc może być ciekawie. Jedziemy. I to akurat, słuchajcie, mamy śrubeczki pod tymi gumowymi takimi zaślepeczkami. Ło, matko, ale długie śrubisko. Śrub, 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 śrub. Nie widzę szczególnie, żeby tu była jakaś plomba, więc bardzo możliwe, że ktoś już tu był. Oho, tu ostrożnie, bo mamy kabel. Czekaj, to się jakoś tu wyciąga. O, po prostu. Tutaj zaraz się dostaniemy do napędu, ale w ogóle tutaj takie radiatory są... Wow, trochę się tego nie spodziewałem, prawdę mówiąc. Okej, no to dostańmy się w takim razie do napędu. Musimy sobie tutaj odkręcić cztery te śrubeczki i hop! O. Odkręciłem tutaj jeszcze dwie takie śrubeczki i to pozwoli nam wyciągnąć tutaj całą naszą tackę. Więc na tym etapie ja podejrzewam, że to mogą być trzy rzeczy. Po pierwsze, może pomóc wyczyszczenie oczka lasera, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, być może będziemy musieli wyregulować moc lasera. Albo po trzecie, być może będziemy musieli wyrównać jego kąt. Jeżeli te trzy rzeczy nie pomogą, no będzie to oznaczało, że muszę sobie po prostu kupić nowy laser najprawdopodobniej, więc spróbujmy od najłatwiejszej rzeczy, czyli wyczyśćmy po prostu oczko lasera. Więc mamy tutaj dużo ipy, więc sobie weźmiemy paticzek. Ale kurczę, powiem wam, nie widzę, żeby było ono szczególnie
zanieczyszczone, więc bardzo, bardzo, bardzo mała szansa. Teraz sobie włożymy to z powrotem. Odpalamy naszą plejkę. Tu mamy ten magnes i próbujemy teraz to w ten sposób zrobić. Discrete error. No, tak czułem, że to nie będzie najprostsza możliwa rzecz. Okazuje się, że ten konkretny model lasera ma dwie soczewki. I tą drugą soczewkę możemy przeczyścić po zdjęciu takiej plastikowej osłony. Zrobiłem to później, ale niestety nie pomogło to w czytaniu płyt DVD. Sprawdźmy, czy w takim razie moc lasera jest dobrze ustawiona. Okej, chyba to powinniśmy zdjąć w takim razie. No i my musimy sobie wyciągnąć cały laser. Według dokumentacji ten potencjometr służy do regulowania lasera CD, a ten służy do regulowania mocy lasera DVD. No i teraz jak to dobrze wyregulować? Oczywiście można sobie wziąć śrubokręt i troszeczkę próbować kręcić w jedną albo w drugą stronę, ale rozsądniej byłoby skorzystać z miernika i po prostu zmierzyć sobie oporność. Proszę się nie śmiać z tego miernika, bardzo go lubię, ok? I teraz tutaj dokładnie w te dwa miejsca musimy sobie przyłożyć 1,5 kΩ, tak? I teraz tak, według dokumentacji u mnie ta wartość rezystancji powinna wynosić od 1100 do 1400. Kręcąc tą śrubką zgodnie ze wskazówkami zegara, zmniejszamy rezystancję. Tym samym zmniejszając rezystancję, zwiększamy moc lasera, tak? No i teraz to jest taki moment, w którym ja muszę wykonać tak zwaną robotę głupiego. Polegało to na tym, że zmniejszałem wartość o 100 ohmów, składałem napęd, wrzucałem płytkę, no i patrzyłem na komunikat o błędzie odczytu. Właściwie to sprawdziłem cały przedział od 700 do 1700 ohmów, czyli robiłem to jakieś 10 razy. No i przy okazji sprawdzałem też, czy płyty CD się wczytują, żeby mieć 100% pewności, że ruszam w ogóle odpowiedni potencjometr. Sprawdzałem też różne kąty nachylenia lasera, ale napęd nadal uparcie nie wczytywał płyt, więc obstawiam jednak, że ten laser jest padnięty. Więc co trzeba zrobić? No, kupić inny laser. No i mamy takie drobne pudełeczko z laserem. Można kupić te lasery w Chinach. Niby jest na plastiku, że to Sony, ale jakoś mi się chyba nieszczególnie chce wierzyć, że to jest faktycznie akurat ktoś miał w Chinach, akurat miał oryginalny laser taki do PlayStation 2. W pierwszej kolejności musimy sobie to odkręcić i przetransplantować do naszego drugiego lasera. Okej, no to niby jest i teraz tak. Coś, co nie do końca rozumiem, ale z tego nowego lasera musimy zdjąć taką specjalną plombę i nie wiem po co to jest, ale jeżeli tego nie ściągniemy, no to laser po prostu nie zadziała. Witam w epizodzie z cyklu Zmaślak bawi się w lutowanie i nie ma pojęcia co robi. I weźmiemy to plecionką, zgarniemy. Chyba zeszło nawet całe. Dobra, i KT5 ściągniemy tego fluxa stąd. No to mocujemy sobie laserek, pyk, pyk, pyk. Dobra, czy zobaczę to, co chcę zobaczyć? Aha, no dobra, zobaczmy, czy odpali. No, moi drodzy, myślę, że w takim razie możemy odtrąbić sukces, bo wygląda na to, że napęd DVD działa. Gierka ładuje się elegancko. Więc okej. Poskładamy sobie ten napęd i rozbierzemy dalszą część konsoli, bo chcę ją porządnie doczyścić, zmienić termopady, no i zrobimy także mod na wentylator, bo jak słyszeliście, ten trochę za bardzo drze japę. To będzie dość operacja czasochłonna, tak coś już czuję. Teraz musimy jeszcze odkręcić tu i jeszcze tutaj. No widać po tym wentylatorze i po moich paluchach, że zdecydowanie warto będzie tego plejaka rozebrać i wyczyścić, co nie? Teraz w teorii wszystko to nam powinno odejść. O, kolejny rodzaj śrubki. Będzie to potem wesoło poskładać. Tak to się jakoś... O! I to będzie nasz zasilacz. Zdejmiemy tą osłonę. O! Poszło. Mamy go. Prawdę mówiąc, to się nie spodziewałem, jak dużo tutaj trzeba będzie rzeczy odkręcić, żeby dostać się do środka. Ale myślę, że tak raz na 20 lat to chyba można, nie? Już prawie. No, w końcu. I zobaczcie, jakie ślady zostały. A tu nie było żadnych termopadów. Serio? Z tej strony nie ma? To teraz zajmiemy się wyciąganiem tasiemek, żeby na bezpiecznie sobie móc zacząć pracować. Musimy jeszcze to zdjąć, ale... O kurde, ale ten termopad to mocno trzymał.
Ja mam też termopad na wymianę. Ło, ej kurde, fajnie ten Emotion Engine wygląda z tego PlayStation 2. Nie spodziewałem się, że aż tak duży będzie. Fajnie to naprawdę wygląda. To jeszcze od razu wymienimy sobie bateryjkę. Dobra, to wyrzucamy tą bateryjkę, która już pewnie trochę lat ma, a wrzucamy taką. I zabawna jest to, bo ona się nazywa Ever Active. Ta bateria będzie zawsze działać, no bo jest Ever Active. No to IPA w dłoń i bierzemy się za czyszczenie tej płytki, bo fajnie by ją było elegancko tutaj podoczyszczać. Powiem wam, chyba nikt się nie spodziewał te 10 lat temu, jak kupiłem to PlayStation za 35 zł, że zostanie rozebrane, dogłębnie przeczyszczone i że laser zostanie wymieniony na działający, a jeszcze dostanie całkiem fajnego moda, więc myślę, że no, całkiem ciekawe żyćko jeszcze czeka tego playaka. 2002 rok, czyli ile ma? 22 lata. Kurde. Nie wiem, co to jest, ale fujka. I wiem jedno, musimy to wszystko teraz doczyścić. Ja w ogóle przypuszczam, że tego termopada nie musielibyśmy wymieniać, bo PS2 się nie przegrzewają zwykle, ale tak już wychodzę z założenia, że jak już rozbieramy tą całą konsolę, no to no lipa będzie zostawić, jeszcze on jest taki, widzicie, cały utytłany w tym. No to zmienimy, nie? Mam tutaj takie trzy różne termopady, różne grubości. To jest 1,5 mm, mm i pół mm i z tego, co sobie tak tutaj przymierzam, to będzie 1,5 mm, więc sobie co musimy zrobić, po prostu odrysować ten piękny kształcik, cyk, 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 wyciąć to, no i będziemy mieli nowy. To wygląda jak te serki z Hochlanda, tylko że takie niebieskie, nie? Nie próbujcie tego jeść, to nie jest do tostów. Jakby ktoś pytał, zawsze byłem mega słaby z plastyki. Pa, widziałeś, jaki ładny wyciąłem? Prawie się zgadza, nie? Jak z fabryki, tylko kolor inny. W tak zwanym międzyczasie, jak nam części schną, które przeczyściłem, to zajmijmy się tym adapterem. To jest network adaptor. Widzicie, tu jest napisane, że jest adaptor. To nie, że ja wymyślam. To jest taka płytka, która pozwalała nam podłączyć dysk, a także podłączyć się do internetu w PlayStation 2 FAT. Ale możemy tutaj podłączyć dysk na złącze IDE. IDE nie jest idealne. O, piękny pan. I teraz ja mam taką specjalną płytkę, którą zamówiłem sobie z Chin, która pozwoli nam przekonwertować to złącze IDE do złącza SATA, więc będziemy mogli podłączyć stosunkowo nowoczesny dysk HDD albo nawet SSD-ka. Nie ma to sensu pod kątem tego, że gry nie będą się szybciej ładować z SSD-ka, bo PlayStation 2 ma za mało mocy obliczeniowej, ale będzie ciszej i nic nam nie będzie chrobotać. Czy jest to kosztowo rozsądne rozwiązanie? Absolutnie nie. To z tego, co widziałem, są w Chinach też całe gotowe takie, no, inne adaptery, które mają już złącza SATA. Ja akurat przerabiam ten, bo po prostu już taki mam. Ja nie pamiętam, kiedyś go kupiłem też za jakieś śmieszne pieniądze. O, hop. O kurczę. Trochę tu elektroniki jest. To jest płytka, która zostaje, te sobie odkładamy. No i w to miejsce przychodzi nam ta płytka z portem SATA. Okazuje się, że ja chyba mam jakąś inną rewizję tego network adaptora. Chyba będę musiał coś poimprowizować, żeby to jakoś sensownie zamontować. No i problem jest taki, że ja muszę tą część tutaj przykręcić i jak widzicie, to Sony w swojej nieskończonej mądrości zrobiło taką dużą dziurkę do tego, I śrubkę, która po prostu wypada. No i przydałaby mi się jakaś podkładka i nie mam metalowych. I tak z głupot zacząłem się zastanawiać, a jakby to po prostu wydrukować na drukarce i wiecie co? No i chyba to wydrukuję, no bo no nie mam nic lepszego, więc to co, wydrukujemy po dwa komplety tego? No, to w teorii mamy nasze podkładeczki. No może się która nada, co? Słuchajcie, nie wierzę w to, ale idealnie wyszły te podkładki pod te śrubki, które były tutaj dodatkowe dołączone w tym zestawie. To jest fantastyczna wiadomość. Tak to wygląda, no niby działa. No kurczę, wygląda na to, że ten spontaniczny pomysł z tymi podkładkami chyba zadziałał. Dobra, i teraz to z powrotem. No i abrakadabra i adaptor zmodyfikowany. Dobra, no to słuchajcie, składamy to, więc termopad przyjdzie nam to miejsce tak. Ściąganie tych folijek z termopadów zawsze kocham, ale tutaj akurat idzie dużo prościej niż... Oho, pochwaliłem. Dużo prościej niż w Honeywellu. Także to wszystko, co chcieliśmy tutaj sobie znaleźć, już mamy. No i teraz z powrotem musimy sobie tasiemki powpinać. O. No, teraz już przyjemna część zabawy.
ze skręcaniem tego z powrotem. I teraz tak, przejdziemy sobie do modyfikacji wentylatora. Normalnie to wchodzi jakoś mniej więcej tak tutaj. Ja wydrukowałem na drukarce 3D taki specjalny kit, który pozwoli nam zamontować wentylator Noctuły. I tu mamy tą część wydrukowaną, tylko musimy sobie jeszcze, jak widzicie, supporty poodrywać, bo tutaj żeśmy mieli taki brim naokoło i tutaj support w jednej rzeczy. No i zobaczymy, czy to w ogóle pasuje. Jestem bardzo ciekawy. Kurde sztos, nie? No i nawet to wygląda, nie? No wiadomo, tutaj mamy troszeczkę taki wzorek z drukowania. No ale jak sobie weźmiemy teraz tą obudowę, no kurczę, pasuje to faktycznie. Ładnie ktoś to wymodelował, bardzo dobra robota, chwalę. No i ten wentylatorek wymienimy sobie na taką oto Noctułkę. Oczywiście zamiast Noctuły można tutaj użyć, nie wiem, jakiegoś wentylatora Arctica, coś innego, co jest tańsze, ale tak było według tego moda, że jest to kompatybilne, więc taki wentylatorek sobie użyjemy. Tylko jest jeszcze jeden drobny problem. Ten wentylatorek używa takiego dziwnego, śmiesznego konektora, który nie przypomina w ogóle tego z pecetów, prawda? Kupiłem dwie takie wtyczki z kabelkami i zaraz sobie zlutujemy adapter, żeby podłączyć normalny, standardowy, pecetowy wentylator. Fajne jest też to, że tutaj, zobaczcie, mamy także od razu kabelki, który będziemy mogli użyć sobie na nasz adapterek. Więc tak, ciachniemy sobie ten adapterek gdzieś tak, powiedzmy tutaj, żeby nam to poszło. Ściągniemy sobie tutaj z niego te osłonki. No i tak, mamy trzy kabelki. Czerwony do czerwonego, czarny do czarnego, a żółty, udamy, że nie ma żółtego. No i powiem wam, czuję się trochę sprankowany, bo kupiłem sobie niby taką samą wtyczkę, a się okazuje, że jednak ta wtyczuszka tutaj jest mniejsza, więc będziemy musieli te drobne kabelki uciąć jednak z tego wentylatorka, który i tak jest strasznie głośny, i będziemy musieli je przylutować do tego naszego adaptera. Ściągniemy sobie tutaj izolację. Hop! No wiecie, ja tu nie jestem ekspertem w lutowaniu, nie lubię tego robić za bardzo, dlatego jak mogę, to się wyręczam tatą, ale działać będzie. I teraz możemy sobie hot airem na przykład ładnie te termokurczki skurczyć. I tu mamy taką specjalną osłonkę na wentylatorek, ona wchodzi nam tutaj, ta osłonka, na wentylator, a z kolei wentylator wejdzie nam do tej wydrukowanej części. I są dwie wersje, które można sobie wydrukować. Jedna jest ze śrubkami, ta, którą ja mam, jest do sklejenia. No i sobie skleimy i troszeczkę będzie nam ten wentylator wystawał jakby poza bryłę konsoli. No ale mam nadzieję, że dzięki temu nasza playka będzie sporo cichsza. Dobra, to spróbujemy. Pięknie. Będzie to trzymać. No i zobaczcie, dosłownie minutka później mamy tutaj elegancko to przyklejone. Możemy sobie wrzucić nasz wentylatorek z powrotem. Wentylator sobie normalnie przykręcimy śrubkami albo użyjemy sobie tych antywibracyjnych takich gumeczek. No i będzie klasa. No to mamy zrobiony nasz adapterek i teraz tak, to szło jakoś tutaj, z tego co pamiętam. No i dzięki magii montażu możemy sobie przeskoczyć do tego, jak playka wygląda już po złożeniu. No, w mojej opinii całkiem nieźle, ale pytanie za 100 punktów. Czy nadal działa? Klik. O matko, ale to jest... Ale to jest teraz ciche, aż musiałem rękę tutaj przyłożyć, czy wentylator się na pewno kręci. Wow. No powiem wam, teraz ta playka jest praktycznie bezgłośna. Jeszcze z dyskiem SSD to w ogóle będzie cisza. No dobra, playka działa, hardware ogarnięty, to teraz trzeba by się było zająć softem. Jeżeli chcemy wczytywać gry z dysku, będziemy potrzebowali software'owej modyfikacji Free MacBoot. Temat bardzo dobrze znany posiadaczom PS2 i to jest taki loader, który instalujemy na naszej karcie pamięci albo na dysku. I Free MacBoot pozwala nam uruchamiać inne programy Homebrew, na przykład takie do zgrywania płyt, czy właśnie uruchamiania gier bezpośrednio z dysku. Ja kartę z Free MacBootem mam już zrobioną, ale jeżeli takiej nie macie, to możecie sobie kupić albo zrobić samemu. Jeżeli chcecie zrobić to sami, to polecam polski kanał Retro Pierdolnik, który ma całą playlistę dotyczącą soft modowania PlayStation 2 i naprawdę bardzo fajnie wszystko tam tłumaczy krok po kroku. My w tym filmie pójdziemy natomiast jeszcze inną ścieżką. Otóż ja kupiłem sobie taką oto specjalną kartę pamięci, która ma wyświetlacz, slot na microSD oraz Wi-Fi. Taki prawdziwy kombajn. Nie dość, że pozwala nam to na stworzenie mnóstwa wirtualnych kart pamięci, przez co chyba nigdy nie będę potrzebował kolejnej memorki, to ma także funkcję do łączenia się z Wi-Fi. Możemy wtedy bezpośrednio z komputera czy telefonu zarządzać naszą memorką, pobierać i wgrywać save'y z naszego komputera, czy nawet zautomatyzować sobie backup zapisów na Google Drive.
mega sprawa. Gdybyście chcieli dowiedzieć się, jak to działa, to również na kanale Retro Pierdolnik jest dokładnie omówione, co tutaj można zrobić. Przy czym akurat ostrzegam, ta karta pamięci jest dość drogą zabawką. Więc tak, mógłbym teraz na naszą hipermemorkę zainstalować sobie FreeMac Boota w sposób klasyczny. Ale po co? Skoro mamy możliwość wgrywania plików z kompa, to możemy skorzystać od razu z gotowego obrazu z najnowszym FreeMac Bootem, który też ma programy umożliwiające ładowanie gier bezpośrednio z dysku. Taki obraz przygotował YouTuber Arcade Games i podlinkuję Wam to wszystko w opisie. Okej, mamy już najnowszego FreeMac Boota, to jak to jest z tym ładowaniem gier z dysku czy pendrive'a? Mamy tutaj dwie opcje. Pierwsza opcja wymaga stworzenia partycji ze specjalnym systemem plików PFS. Druga, nowsza, wykorzystuje również OpenPS2 loadera, ale zmodyfikowanego przez Grimdoomera i ta wersja wykorzystuje system plików XFAT. Ten obraz memorki, który ja sobie wgrałem, ma właśnie zainstalowane te dwie wersje, więc po raz kolejny mogę przejść sobie troszeczkę na skróty i konfiguracja dla mnie jest nieco łatwiejsza. Każda z tych dwóch opcji ma swoje benefity. Finalnie ja zdecydowałem się wybrać opcję z OPL-em, który obsługuje XFAT-a. Czemu? Ano, dzięki temu można dużo prościej przerzucać gry bezpośrednio z naszego kompa do PS2. Po prostu podpinamy sobie nasz dysk do kompa bez zabawy w żadne inne przestarzałe programy. Jak mówiłem wcześniej, ja do tego filmu dla jajec wykorzystam dysk SSD. Chociaż tak z praktycznego punktu widzenia nie ma to raczej sensu, bo gry szybciej wczytywać się nie będą, bo PS2 jest wąskim gardłem. Jedynym benefitem tak naprawdę jest niższy hałas, więc raczej rekomendowałbym użycie jakiegoś dysku HDD z większą pojemnością, który być może wala Wam się gdzieś w domu. Konfiguracja dysku jest dość prosta. Musimy upewnić się, że nasz dysk ma system partycji GPT. Tworzymy potem nową partycję i formatujemy ją na XFAT, a następnie na dysku robimy dwa foldery, CD i DVD. Jak nazwa sugeruje, do folderu DVD wrzucamy ISO z gier z płyt DVD, a do CD ISO z gier CD. Więc kopiujemy sobie nasze gierki, a potem na konsoli w Grimdoomers OPL ustawiamy te dwie opcje. I po zapisaniu, voila, mamy dostępne nasze gry i możemy je sobie wczytać. Opcjonalnie, jeżeli mamy na to ochotę, to przy zgrywaniu gier możemy skorzystać z programu OPL Manager, który pozwoli nam pobierać dodatkowe okładki do gier, żeby to wszystko wyglądało nieco ładniej. No tak, ale wypadałoby coś jeszcze zrobić z kontrolerem, nie? Jest 2024, nie będziemy przecież używać kontrolera na kablu. Ja zdecydowałem się kupić taki oto adapterek firmy 8BitDo. Ten adapter pasuje normalnie do złącza kontrolerów PS1 i PS2 i pozwala nam podłączyć całą masę padów. Działają te z PS3, z PS4, z PS5, a nawet kontroler z Xboxa czy Switcha. Zasada działania jest mega intuicyjna, bo włączamy parowanie na naszym kontrolerze, klikamy przycisk na adapterze i gotowe. Po prostu działa. Ej, bez kitu, nie? Przetestowałem sobie teraz ten odbiornik i ale to jest dziwne, jak kontroluję padem z PlayStation 5, PlayStation 2, ale no kurde, to jest teraz wygoda, nie? No DualSense leży, kurde, w łapach dużo lepiej niż DualShock 2, no come on, nie czarujmy się, nie? I ostatni zakup z Chin, taki śmieszny, nie najlepszej jakości adapterek, który pozwoli nam podłączyć naszą konsolę do HDMI. I tak wiem, one najczęściej dodają troszeczkę latencji, nie mają idealnego skalowania i tak naprawdę jeżeli chcielibyśmy zrobić sobie super jakość obrazu z naszej PlayStation 2, to powinniśmy użyć kabli komponent i jakiegoś retro tinkera czy coś takiego. Można też pójść o 3 kroki dalej i bezpośrednio do playki wlutować sobie złącze HDMI korzystając z adapterów, ale są to zwykle rozwiązania bardzo drogie i też trudne w instalacji, jeżeli chodzi o takie mody, które się wlutowuje, więc taki hobby śmieszny pendrive'ik, który wymaga jeszcze zewnętrznego zasilania, myślę, że dla większości z Was, jeżeli po prostu chcecie to podłączyć pod nowoczesny telewizor, będzie akceptowalny. No to słuchajcie, teraz pogramy sobie, jakby to był rok, nie wiem, 2006, coś takiego, tylko dziwnym trafem mam kontroler z PlayStation 5, płaski telewizor, do którego playka jest podłączona przez HDMI i jeszcze kartę pamięci z ekranikiem, więc wejdziemy sobie w Grimdoomers OPL i załadujemy sobie jakieś gierki też nie z dysku mechanicznego, a uwaga, z SSD-ka, co da nam absolutnie zero korzyści, jeżeli chodzi o prędkość ładowania gier, ale za to jak jest cisza.
Póki co zripowałem sobie 4 gierki, więc mamy Midnight Club, mamy Most Wanted'a i Resident Evil 4, i mamy też Underground. No, powiem wam, odpalanie na tak dużym telewizorze gier z PlayStation 2 wiąże się z tym, że widzimy każdy poszczególny piksel. I jest wesoło. Gramy niewątpliwie w Most Wanted'a albo ten zlepek pikseli. No powiem wam, dzisiejsze konsole troszeczkę porozpieszczały nas pod kątem tego, jakie wysokie mamy rozdzielczości, ale nie zmienia to faktu, że gry są jak najbardziej grywalne z tamtego okresu. Po tych wszystkich modyfikacjach nie mogę się doczekać, żeby pograć 15 minut i znowu schować PlayStation 2 do szafy. A tak totalnie serio, to mam w planach sobie przejść w końcu pierwszego Midnight Cluba, bo grałem bardzo dużo w dwójkę, a nie grałem w jedynkę. Ci z was, którzy oglądali mojego vloga z Japonii, to wiedzą, że kupiłem sobie tam takie japońskie wydanie Undergrounda, ale tak naprawdę szukałem tego japońskiego wydania Undergrounda i dopiero po fakcie je musiałem sobie sprowadzić tutaj. No i właśnie je odpaliłem elegancko na telewizorze. No i różni się to tym, że mamy po prostu kilka dodatkowych malowań, których nie było w normalnej wersji Undergrounda. No więc elegancko mam Undergrounda, który jest niemalże identyczny jak nasze europejskie wydania, z tym, że ma kilka dodatkowych winyli i fajniejszą okładkę. Ot taka moja ciekawostka. No i Tekken 5, co sobie weźmiemy. Ja lubiłem grać Kingiem i lubiłem jeszcze grać Yoshimitsu. Zobaczymy, czy jeszcze pamiętam trochę kombosów. No coś tam się zapamiętało jeszcze. Ale kurde, powiem wam, dziwnie się gra DualSense'em na playce dwójce. O, żeś to, ale mi wybombił. Co to? Ej, takie stary, przegrałem to. Co jest grane? To jest średni poziom, ale jestem w to słaby. Słuchajcie, no ja się cieszę, że przede wszystkim wszystko działa i że wyszło to tak, jak chciałem. Chociaż powiem wam, zeszło mi na to wszystko sumarycznie trochę dłużej, niż się początkowo spodziewałem. Muszę sobie pozgrywać gierki i będę się świetnie bawił, ale przede wszystkim cieszę się, że to PlayStation 2, które kupiłem 10 lat temu, dostało drugie, zupełnie nowe życie i zostało przetransformowane i pewnie jeszcze nie raz będę go używał, żeby pograć sobie w jakieś gierki. Także cieszę się, że misja się powiodła. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.